Najtańsze, najbezpieczniejsze, najlepsze końce dostępne na polskim rynku do kupienia przez SMS, Paysafe Card czy przelew tylko i wyłącznie u końce24.pl. Serdecznie polecam, Nexion! That little mouse, cause I'm an albatross. Co to kurwa jest?! Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie w pierwszym odcinku z Just Ultimate. No i jak widzicie, udało mi się do naszej drużyny, znaczy udało mi się. Dostałem... Vibe? Tak, słucham. Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie w pierwszym odcinku z Just Ultimate. Tak jest, i jak widzicie, udało mi się wypożyczyć z naszej drużyny Marco Reusa, który się bardzo ładnie tutaj zgrywa z resztą ekipy z Bundesligi i Niemców, więc wydaje mi się, że skład będzie jak najbardziej okej. Teraz jeszcze otworzyłem sobie w międzyczasie jakąś brązową paczkę, bodajże miałem darmową brązową paczkę. I to mi się w niej trafiło, jak widzicie. No, szału to tutaj nie ma. Jedyne co, to możemy sobie, wiecie co, wypożyczyć Neuera i zobaczyć, jak się Neuer będzie spisywał na bramce. Więc możemy to w sumie już teraz zrobić nawet. Chwila, gdzie tu się przechodzi, czyk jest ten. I teraz tak, gdzie jest klub i szukamy Manuela Neuera. Zobaczymy, może Neuer się będzie tym razem dobrze spisywał. Może na PlayStation 4 wcale nie jest taki beznadziejny jak na PC-cie. Bo na PC-cie rozegrał u mnie 3 spotkania i stwierdziłem, nie, ja podziękuję temu panu. Dobra, kupujemy teraz, transakcja w realizacji, no i okej. Wizyta w sklepie, bardzo fajnie, cieszę się, gratulujemy zakupu. Centrala Food, odbierz nowe karty, no i elegancio. Dzięki, że mnie uczycie, że rzadkie karty się wyróżniają kształtem. Ale dobra, pierwsze odpalenie Ultimate'a to mają prawo. No fuck, to jest skilla. Tu, tak, no. Pierwsze odpalenie Ultimate'a w sumie, więc no, mają prawo mnie tego uczyć, bo może nie wiedzą, że tutaj jest osoba, która już tak w miarę ogarnia to wszystko. Dobra, no i lecisz sobie do składu. No i dobra, w miarę to jako tako wygląda, już patrzcie, o ile nam rating podskoczył i to jak jasna cholera. No ale dobra, lecimy sobie w takim razie do pierwszego spotkania, jakie kiedykolwiek w życiu rozegrałem na PlayStation 4. Jest to całkowicie pierwszy mecz, ja nigdy w życiu nie grałem na PlayStation 4, grałem jedynie co to z kolegami, jak do niej przychodził na przykład Piotrek bądź Szymon, to tylko i wyłącznie graliśmy sobie tak, że on obok mnie siedział. Jest to całkowicie pierwsze spotkanie, gdy gram przez internet, gdy gram w Ultimate'a z kimś, więc wydaje mi się, że może być naprawdę ciekawe. No i dobra, mamy naszego przeciwnika i teraz, o w ogóle, jakie ja mam stroje? O, patrzcie, ja mam polskie stroje, dobra, to zagrałem patriotycznie sobie w strojach z polskiej ekstraklasy. No i dobra, i zobaczmy sobie, jaki skład nasz przeciwnik. Ocena 72, zgranie 79. O, czyli tutaj już coś buduje powoli, jak widać buduje skład PSG albo z Ligi Francuskiej, no nie wiem, ale ma Lavezziego, Matuidi, Diego Luiza i bodajże to jest Kabaj, czy to nie jest Kabaj? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. I nie chcę tutaj wyjść na... Nie chcę się zbłaźnić ani z tych rzeczy. No ale dobra, lecimy sobie z pierwszą spotkanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, i teraz jakoś trzeba znaleźć Royce'a na tym skrzydle zdecydowanie, bo jeżeli mamy kiedyś przeprowadzić tutaj akcję, to raczej tylko nim. No nie jakiś Bayer, kto to jest w ogóle? Już piłką z piłką wyszedł na aut, no ja pierniczę, serio. O, patrzcie, dobra, Bayer, no dobra, udowodnij mi, że chcesz grać, tak jest, dobra, Bayer jednak pokazał, halo, Nexion, spokojnie, aż taki zły nie jestem, no i dobra, Bayer, w ogóle, jak to brzmi, Bayer zdobył ramkę, no ale dobra, no narzekać nie będę, prowadzimy 1-0 w 7 minucie i nice one. I może teraz Marco Reus, No moi drodzy, no bramka, no nasz kapitan, El Capitano, tak jest, który będzie z nami niestety tylko i wyłącznie na 6 spotkania, szkoda. Zdobyła przepiękną bramkę po indywidualnej akcji w 21 minucie. Zobaczmy na to jeszcze raz, najpierw Ronaldo Szopa, później piękne, finezyjne wykończenie. No, miód Malina. Ale dobra, może strzelę z drugiej się popiszę. Dobra, jest Royce i będzie druga bramka, no tak jest, no po prostu... Jak dzieci okiwał tutaj obrońców naszego przeciwnika Marco Reus. 23 minuta, może 25 minuta i 3-0, no nice. No nic innego tutaj więcej nie mogę powiedzieć, jeszcze sobie zobaczmy na to powtórce. No urwał się sprintem, później wykonał despina, a później no przepięknie mieści tylko w siatce. No i dobra, 26 minuta, 3-0 mi jak najbardziej to odpowiada. Debiut na PS4 zaliczony, tym bardziej, że przeciwnik będzie pewnie rage quitował albo robi jakieś zmiany. Ale już w tej chwili... A nie, jednak gra, dobra.
A tak, czyli jednak nie, czyli jednak się nie myliłem. No i dobra, pierwsze spotkanie jak najbardziej udane. Rage Quit w 25 minucie po tym jak Royce zdobył dwie bramki i Bayer jedną. Kto tutaj jeszcze? O, Bayer jeszcze zgarnął asystę, no to już w ogóle miód malinka. No i dobra, pierwsze końce jakie udało mi się zrobić, 1242 monety, na pewno je dobrze spożytkujemy. No tutaj jak widzicie, zakupiłem sobie premię od EA, czyli 1000 monet co spotkanie. No i dobra, jak najbardziej mi to odpowiada, 3-0, pierwsze 3 punkty gładko poszło. Mam nadzieję, że nie pójdzie aż tak gładko. No ale dobra, udajmy się w takim razie na rynek transferowy. Dobra, jak widzicie, nasza drużyna zaliczy drobny upgrade tych wszystkich trzech pozycji, które obstawiali nasi niesamowity, nasi niesamowici Arabowie. Czyli na prawą obronę jest oczywiście zawodnik, którego zawsze kupowałem do Bundesligi, bo tak, skład będę budował z Bundesligi, w każdej FIFA na samym początku buduję skład z Bundesligi, więc tutaj również jest to na prawej obronie oczywiście Rafinha. Na prawą pomoc zdecydowałem, że zakupię Belarabiego, który został zakupiony za... czemu nie pokazuje, za ile został zakupiony? Aha, za 650 monet, tutaj za 500. I tutaj znalazłem Duricicia, który się prezentuje naprawdę bardzo ciekawie. 4 gwiazdki z obszernego, 4 gwiazdki sztuczek. I miejmy nadzieję, że na tym SPO, tym drugim SPO się będzie jakoś spisywał w naszej drużynie. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wysłać naszych kolegów do drużyny. Wyślamy sobie ich do klubu. Kolejnego też do klubu. No i dobra, jak na pierwszy odcinek taki szybciutki Rage Quit, wydaje mi się, że jest w porządku, będzie to jak najbardziej pozytywne zakończenie tego odcinka. No i cóż, pozostaje mi tylko i wyłącznie zaprosić was do kolejnych odcinków na moim kanale. W następnym odcinku będzie się pojawiać więcej tych spotkań, niestety teraz nagrałem tylko jeden mecz, no bo musicie mi wybaczyć, ale niestety lekko deficytem u mnie jest, deficytowym towarem jest u mnie obecnie czas, więc niestety no bardzo was za to przepraszam, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Dobra, wymienimy sobie tutaj jeszcze prawego pomocnika oczywiście na Belarabiego. I tutaj na Duricicia i oby to jakoś wszystko miało z ręce i nogi. Mam takie szczere nadzieje. Chwila, czy tutaj jak zmienimy to coś zmieni? Chyba nic najwyraźniej, No dobra, czyli później trzeba będzie sobie jeszcze ogarnąć jakiegoś SO z Bundesligi, no bo jak widać nie mamy tutaj żadnego i SP. No dobra, w każdym razie tak się prezentuje skład po pierwszym odcinku z Just Ultimate, a ja się z wami żegnam i na razie. Cześć!